Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Amok i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest to druga część już odcinka, gdyby to nie było nagrane, nie uwierzyłbyś w to, czy coś takiego i dzisiaj sobie będziemy oglądać filmiki, na których coś się stanie i jeżeli to by nie było nagrane, to byście w to nie uwierzyli. Zobaczymy, czy ja też. Zostawcie łapkę w górę, czy to gdzieś tu, suba, jak jesteście nowi i oczywiście pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam widza z Kauflanda. Oczywiście tak mi się wydaje, że będziesz to oglądał, więc dzięki za podbicie w ogóle. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw suba, łapkę w górę, a my przechodzimy do oglądania filmiku i napiszcie mi komentarz, aż tak uwierz, czy coś takiego i ja wam przypnę serduszko. Tu będzie napisane, co macie napisać, więc jak się postaram i zmontuję ten odcinek ładnie, to będzie fajnie. No, więc lecimy z oglądaniem filmiku. Dobra, pierwszy filmik, jakiś pan tutaj wyhamował koniem. Czy bym mi uwierzył, jakby mi ktoś powiedział? Styl Michaela Jacksona. Oczywiście. Ale to jest niemożliwe. Jak on to robi? Napiszcie mi, czy wy byście uwierzyli w takie coś. Gdyby ktoś wam powiedział, ej, widziałem kolesia, który, nie wiem, skręcał tak. Tutaj jakiś snap. Dziecko się boi. Ojeju, dziecko w jakąś sowę się zamieniło. I uciekło z samochodu. Też bym uciekł. Ktoś wejdzie driftem? Fajnie, fajne resory ma w samochodzie. Spróbuj nie zatańczyć. Kot rapuje. Nie no, w to bym nie uwierzył, gdyby mi ktoś powiedział, że kot jego rapował, czy coś takiego. Co tu się stanie? To jest z tyłu auta. Tylko co? Co to było? Nawet nie wiem, co to było. Kot otworzył drzwi teraz, no to super. Pan będzie skakał chyba na ten znak, co jest z przodu. Znaczy znak, reklamę. Znaczy to akurat jest możliwe. No to nie mówmy, że jest niemożliwe. To jest jakiś Berlin chyba. To mi wygląda na Berlin albo Holandię. No i oczywiście go od razu ktoś gonił. Nie wiem, czy to policja, czy ktoś coś w tym rodzaju. Aha, przyleciały do niego papugi, bo po nie zadzwonił, spoko. Takie coś widziałem. Widziałem już nieraz filmik z takim czymś. Bardzo ciekawa zabawka, że wrzucacie pieniądze i on wam zabiera ten kod. O, to jest prawdziwy kot, który zabrał prawdziwe, znaczy też były prawdziwe, ale kot zrobił to samo co zabawka. Chyba go nauczył, wytresował. Tutaj podwójny backflip, znaczy backflip czy frontflip? Backflip to chyba był. Tak do tyłu chyba się kręcił. Ojeju! Jak ten kot wlatał? Jak to? To bym już nie uwierzył. Lol, ktoś wyskoczył z auta jak jechał. Uwierzylibyście? Bo ja nie. Jak to możliwe? Znaczy nie no, to spoko. Całkiem zrozumiałe, że pies skoczył mu na plecy. Ale to śmiesznie wygląda. Taki duży pies. A pies chyba lubi takie rzeczy. Akurat ten. No nie mam takiego dużego psa, bo mam same małe dwa Yorki. Napiszcie mi, jakie macie psy. O, to będzie taki temat rozklejający komentarze. Jakie macie psy? Hashtag pies i nazwę psa, czy tam, nie wiem, rosę. To jakiś pan coś tam kombinuje z papierami, z kurtką, nie wiem. Ma słuchawki, tak jak ja dzisiaj na odcinku. Tylko dlatego, żeby słyszeć, bo może coś będzie, jakiś dźwięk czy coś. Co? Co? Wkurzył się chyba. Kurde, nie ma... Wyprzedali mu grę jego Red Dead Redemption i się wkurzył. To jest jakiś GameStop. Czy tam jak to się nazywa ta... O, Red Dead Redemption jest na półce, halo. Przecież czemu on się wkurzył? No zdenerwował się, po prostu jest chłopak nerwowy i tyle, nie? GameStop, o, tak jak mówiłem. GameStop, o. Raz tam kupowałem, ale tego chyba nie ma w Polsce. Chyba możecie mi napisać, czy widzieliście gdzieś GameStopy w Polsce.
Wow, jakie fajna figurka psa. Wow. Wow, wszędzie wow. Spróbuj nie zrobić wow. To nie jest ten odcinek, ale będzie ich więcej. Dzisiaj siadam do nagrywania, więc jeżeli będzie ta sama koszulka, to wiecie, że nagrywałem odcinki. Kot z psem. Nie, to nie jest kot. To jest jakiś... Nie, to jest kot. To na początku wyglądało jak lemur. Wow. Ktoś to zastopuje i zrobi takie... O kurde. On czyta jakiś wiersz, chyba. Ja tak zbytnio nie rozumiem angielskiego, ale... To jest jakiś wiersz. Bardzo śmieszny, jak się śmieją. Ale że ktoś potrafi tak składać rymy w ciągu, na przykład, ja tak nie potrafię składać rymów szybko. Znaczy wiecie, jakieś głupie, ale no, że ktoś tak potrafi, nie? I to jeszcze w angielskim. Chociaż, dobra, to było głupie, bo on akurat znał angielski doskonale, bo mówi w tym języku od urodzenia pewnie. Tutaj się nie udał backflip. Czemu pies skomle? Nie, to nie jest, lubi się nie zaśmiać. Będę nagrywał, ale jutro. Aż pies skomle, czemu tam piesko? Jeju, drapanie psa. To jest dla psa przyjemne. A czemu tak skacze śmiesznie? Czy bym w to uwierzył, gdyby to nie było nagrane? Nie, tam nie uwierzyłbyś, gdyby to nie było nagrane. No uwierzyłbym, bo psy tak robią. Czemu ja głaszczę kaloryfer? Mam po co kaloryfer, bo jest tak zimno w tym moim studiu. Bo wiecie, bo jest zima, a to jest w piwnicy. Więc żeby nie było... No niestety czasem się zdarza tak, że trzeba mieć studio w piwnicy. Pies... Ej, ja znam takie psy. Ja gdzieś widziałem już takiego psa w swoim życiu. Bo czemu tak jeszcze kręci kuperkiem? Chyba jest szczęśliwa, nie ma ogona, więc nie ma czym zbyt ją machać. No ale piesek szczęśliwy, no widać. I twerkuje. Dobra, tu slow-mo. To było gdzieś w jakimś filmiku. Spróbuj nie powiedzieć wow, albo spróbuj się nie zasatysfakcjonować, coś takiego, bo to jest podobne, te filmiki są wszystkie. No pan odkręcił. Pan odkręcił spadochron i... The grill is on fire! Cut the damn gas off, pal! Cut the gas off! Tu powinno być polane wodą, żeby to tak... The grill is on fire! Babcia nie rozumie chyba, a mama. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. The grill is on fire! Look! Look! Ty, tam jest drzewo wszędzie, to się zaraz zapali. I będzie nieciekawie. Zaraz spali dom. Ona nie rozumie chyba. Otworzy i będzie... To nie, to jest powiadomienie w filmie. Nie u was gdzieś, czy coś. A ona dalej nie wie, o co chodzi. Jak on jej powiedział, że grill się pali. Czemu ona posypuje to mąką? Otwórz grill! On jest bardzo gorący. Czemu to się... Ej, obok jest butla z gazem. To jest bardzo niebezpieczne. Znowu opowiadamy nie z filmu. To może wybuchnąć w każdej chwili. Ten nagrywa zamiast pomóc ratować grilla. To jest XXI wiek. Widzicie, butla jest obok. Co? Co ona robi? Ej, serio, ludzie czasem nie myślą. Znaczy ja czasem też nie myślę, no ale... Patrzcie, ona posypuje mąką. Mąką posypuje grilla, żeby to ugasić. Przecież to jeszcze bardziej się pali, bo przecież mąka się chyba pali, nie wiem. Nie wiem, nie znam się na gaszeniu. Ale przykrycie czegoś... No, można zatłumić.
zatłumić powietrze, żeby po prostu im mniej powietrza, tym się mniej czy ogień nie pali. Ale to nie jest, żeby się nie zaśmiać, ale ludzie są... Ludzie nie myślą czasem. Ile ona może gasić tego grilla? To wyrzucać wszystko. Nie. A on się dalej śmieje i nagrywa, zamiast pomóc gasić. Co to jest? Coś spalonego z grilla. Jego śmiech jest śmieszny. A to jakieś żeberka chyba były. Tak, to były żeberka. Jeju. Wszystko do wyrzucenia. To by było na tyle, więc jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod spodem, hashtag gdybyś nie uwierzył, coś takiego, albo hashtag uwierz gdzieś tam na dole w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i możecie zostawić suba, jak jesteście nowi, i zostawić też łapkę w górę, gdzieś w tym samym miejscu, gdzieś obok, tam zróbcie suba, żeby był z czerwonego na szary, a łapkę w górę, żeby była taka. No. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdybyś nie uwierzył, raczej nie uwierzyłbyś, gdyby to nie było nagrane. Do zobaczenia, na razie, hej.